Cześć. Czasami mówisz, że terapia nie działa. Przychodzę i właściwie nic się nie zmienia. Ale tak jest, jeżeli nie przestrzegasz pewnych zasad. Dzisiaj powiem o tym, dlaczego terapia nie działa i co zrobić, żeby terapia uzależnień działała. Co zrobić, żeby czuć różnicę pomiędzy abstynencją a trzeźwieniem, bo to są dwie różne rzeczy. Zapraszam. Darek Dopierała. Czasem słyszę, że terapia nie działa. Przychodzę tutaj raz w tygodniu, spotykamy się, ale tak naprawdę nie czuję zmiany. No tak jest. Nie ma możliwości, żeby było inaczej, jeżeli nie przestrzegasz kilku zasad. Po pierwsze, terapia nie działa, jeśli ograniczasz ją tylko do sesji, do spotkań. Takie sesje trwają zwykle 45 minut do 2 godzin, jeśli to jest grupa, i odbywają się raz, czasami dwa razy w tygodniu. To jest tylko ułamek tego czasu, który masz wokół siebie, który przeżywasz. Nie jest możliwe, żeby terapia działała tylko przez kilka godzin w tygodniu. Tak naprawdę wszystko dzieje się pomiędzy sesjami, pomiędzy spotkaniami. Jeśli nie utrzymujesz abstynencji, to terapia nie ma prawa działać, ponieważ nie wkładasz w to swojego wysiłku. Terapia też może słabiej działać, kiedy nie masz motywacji w sobie. Jeśli podejmujesz ją dlatego, żeby mieć święty spokój, dlatego, żeby odzyskać rodzinę, dlatego, że kurator każe, albo może masz taki punkt wpisany w planie pracy z asystentem. Wtedy też terapia może słabiej działać. Kiedy jeszcze? Terapia nie działa, kiedy nie przestrzegasz zaleceń. Lekceważysz wyzwalacze. I tutaj zarówno wyzwalacze wewnętrzne, czyli to, co dzieje się w twojej głowie, w emocjach, jak i zewnętrzne. Zdarzenia, ludzie, miejsca. Nie będzie działać, jeżeli nie podejmiesz wysiłku. Terapia nie działa, kiedy uważasz, że przychodzisz i właściwie terapeuta ma robić wszystko dla ciebie. Przychodzę, więc to powinno działać. Nie. Jeśli nie weźmiesz za to odpowiedzialności, to również terapia nie będzie działać. Co jeszcze? Tak naprawdę terapia może nie działać, jeśli nie będziesz uczyć się rozpoznawać głodu alkoholowego i radzić sobie z nim. Co zrobić? Są na to sposoby. O tym mówiłem w innych swoich filmach. To takie ogólne zasady, które przeszkadzają w terapii. Powtórzę. Oddanie odpowiedzialności za terapię terapeucie albo innym ludziom. Trzeźwienie tylko podczas sesji indywidualnych bądź grupowych. Oczekiwanie, że wszystko przyjdzie nagle bez wysiłku. Nieprzestrzeganie zaleceń i nieunikanie wyzwalaczy. Oraz oczywiście nieutrzymywanie abstynencji. O zasadach powiem za chwilę. A jakie zasady obowiązują podczas terapii? Jest kilka takich zasad uniwersalnych. Pierwsza z nich to abstynencja. Podpisujesz kontrakt i zobowiązujesz się, że nie będziesz pić. Ale abstynencja oznacza również niezażywanie żadnych leków, które, jak my to mówimy, zmieniają świadomość. Chodzi o leki przepisane na przykład na depresję. Chodzi o leki zmieniające świadomość, o leki przepisane przez lekarza psychiatrę. Zgodnie z tą zasadą, jeśli masz leki przepisane przez lekarza, nie zmieniaj samodzielnie dawek, nie pomijaj ich, nie zwiększaj, nie zmniejszaj ilości przyjmowanych tabletek. Bo to też kłóci się z tą zasadą abstynencji. Ponieważ leki źle dobrane mogą przeszkadzać tobie w terapii, w tym, co rozumiesz, co przekazujesz. One zmieniają zachowanie i zmieniają twoje myślenie, twoje emocje.
Oczywiście abstynencja jest najważniejszą zasadą. Może się czasami zdarzyć, że ją złamiesz. I wtedy twoim obowiązkiem jest o tym powiedzieć. Z dwóch powodów. Po pierwsze, uczy ciebie to odpowiedzialności. Ukrywanie tu nic nie zmieni. Po drugie, możemy wtedy przyjrzeć się, co spowodowało, że sięgnąłeś po alkohol, że zapiłeś albo zapiłaś. I w przyszłości uszczelnić tą tamę, która strzeże twojej abstynencji. Druga uniwersalna zasada jest to tajemnica. To, co się dzieje w sali, to, co się dzieje na terapii, pozostaje w tym miejscu. Wyjątkiem jest prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sesja poddawana jest superwizji. Ale nawet wtedy, po pierwsze, musisz wiedzieć o tym, że taka superwizja będzie. Po drugie, nawet wtedy zapis takiej sesji jest prowadzony w sposób, który zapewni tobie anonimowość. To są dwie główne zasady. Ale są jeszcze inne. Kolejną zasadą jest uczestnictwo. Jeśli deklarujesz, że będziesz podejmować terapię, to terapia powinna być na twoim pierwszym miejscu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że ciebie po prostu nie ma. Oczywiście są wyjątki. Choroba, jakaś trudna sytuacja w pracy, ale masz obowiązek o tym poinformować. Nie jest do przyjęcia sytuacja, kiedy mówisz, że nie mogę dojechać, ale jednocześnie nic nie robisz, żeby to zmienić, bo wtedy tak naprawdę nie bierzesz odpowiedzialności za swoje leczenie. Kolejna zasada. Praca nad sobą. Terapia jest czymś, co ja nazywam pudełkiem. Im więcej do tego pudełka włożysz, tym więcej zyskasz. Im bardziej zaangażujesz się w terapię, tym większe będą efekty. Chodzi tu o to, żebyś wiedział albo wiedziała, z czym przychodzisz, czego potrzebujesz, jaka jest w danym momencie trudność, żeby tego nie zostawiać. Ale też chodzi o to, żeby uczestniczyć, czyli odpowiadać na pytanie, a nie całe spotkanie milczeć, bo nie na tym polega terapia. Jeśli mówimy o terapii w grupie, to ważna jest kolejna rzecz. Przyjmowanie i udzielanie pomocy. Jeśli zgłaszasz problem, ludzie, którzy uczestniczą w grupie, powiedzą tobie, co na ten temat sądzą, jakie jest ich doświadczenie. Możesz uzyskać pomoc. Jeśli ktoś powie o swoim problemie, również ty zaangażuj się w to, udziel swojej informacji zwrotnej. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, kolejnej zasady. Udzielanie informacji zwrotnej. Jeśli pracujesz w grupie, ale nawet indywidualnie z terapeutą, informacja zwrotna jest bardzo ważna. Pamiętaj, że ona nie zawiera oceny. Ja to mówię w ten sposób, że nie zawiera przymiotników. Zupełnie inaczej brzmi: jesteś spóźnialski, a inaczej: na trzecią sesję się spóźniłeś. Pierwsze mówi o tym, jaki jesteś spóźnialski. Drugi rodzaj wypowiedzi mówi o tym, co robisz. Kolejny raz się spóźniłeś. Do wypowiedzi zwrotnej bardzo pasuje określenie zasada mikrofonu i kamery. Kamera, mikrofon nie oceniają, one tylko rejestrują. A więc w informacji zwrotnej mówisz to, co widzisz, czujesz, myślisz o danej osobie albo danej informacji, ale nie oceniasz. Ta część zasad związana z informacjami zwrotnymi jest ważna również z innego powodu. A więc istotne jest to, że u osoby uzależnionej, u alkoholika działają dwa mechanizmy. Iluzji zaprzeczania oraz nałogowego regulowania uczuć. Co to oznacza? Mechanizm iluzji zaprzeczania to jest wycieraczka, która okresowo się włącza i wyłącza. Czasami pewne rzeczy widzisz jasno i wyraźnie, a czasami pewnych rzeczy nie dostrzegasz. Informacja zwrotna jest po to, żeby inne osoby, które słyszą to, co mówisz, to, co się dzieje, widzą, zareagowały i powiedziały, bo jeśli ten mechanizm się włącza, masz prawo nie widzieć pewnych rzeczy. Jeżeli chodzi o regulowanie uczuć, to również możesz popatrzeć dookoła siebie i zobaczysz, że jeśli rozmawiasz z kimś bliskim, ta osoba czasami pewne rzeczy widzi więcej, widzi lepiej. Chodzi o to, że w każdym z nas budzą się jakieś uczucie i emocje.
Natomiast alkoholik potęguje swoje emocje, potęguje napięcie, nie rozwiązując problemów. Po to, żeby dać sobie powód do picia, bo wzmożone napięcie może się zakończyć głodem alkoholowym, a to z kolei zapicie. To kolejna zasada. Branie pod uwagę tych mechanizmów, które działają. Jest jeszcze jedna rzecz dotycząca informacji zwrotnej. Z informacjami zwrotnymi nie dyskutuj. Dlaczego? Dyskusja na argumenty to doskonałe pole do uruchomienia mechanizmu iluzji zaprzeczania. Ponieważ możesz wtedy walczyć na argumenty, racjonalizować, intelektualizować, minimalizować, odwracać uwagę, a więc zastosujesz wszystkie elementy, albo chociaż jeden z tych elementów, który występuje w mechanizmie iluzji zaprzeczania. Po prostu przyjmij informację zwrotną. Niech ona w tobie pracuje. Co jeszcze jest istotne, jeżeli chodzi o terapię i o jej skuteczność? Wrócę do nałogowego regulowania uczuć i iluzji zaprzeczania. Jeśli podchodzisz do terapii z nastawieniem jakimś, to ono tobie przeszkadza, bo włącza one takie tunelowe widzenie. Tak jak mówimy czasami, że zakochany widzi wszędzie miłość i dobro. Osoba cierpiąca widzi wszędzie ból, cierpienie, to co jest przykre. Czyli to, w jakim stanie emocjonalnym jesteś, wpływa na to, co jesteś w stanie zauważyć. Podobnie jest z tym mechanizmem iluzji zaprzeczania. Jeśli nastawiony jesteś na to, żeby zauważyć u kogoś błędy, to będziesz je zauważał. Nie zauważysz tego, co jest pozytywne. Poza tym nie będziesz widział też tego, co jest sprzeczne z twoim nastawieniem. Na to też trzeba zwracać uwagę. Ale to nie wszystkie rzeczy, które pomagają i przeszkadzają w zdrowieniu, w trzeźwieniu. Tak jak mówiłem, różnica jest pomiędzy słowem abstynencja a trzeźwienie. Abstynencja to jest po prostu niepicie, a trzeźwienie jest to zmiana swojego zachowania, zmiana swojego sposobu myślenia, myślenia nałogowego, ale też większa kontrola, czyli rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie swoich uczuć. Są rzeczy, które pomagają i takie, które przeszkadzają, jeżeli chodzi o uczestnictwo w terapii i o jej skuteczność. Terapia nie jest skuteczna, jeśli wyolbrzymiasz różne problemy. Jest skuteczna, kiedy podchodzisz do nich w sposób realny. Terapia nie jest skuteczna, jeżeli odbywasz ją w samotności, w izolacji. Ważne jest porozmawianie z kimś, kto może znać ten problem. Poszukanie sponsora, czyli osoby, która przeszła terapię uzależnień albo przeszła 12 kroków we wspólnocie AA, czyli taka, która zna trudności, z którymi się borykasz. Izolacja jest zła. Z dwóch powodów. Po pierwsze, narusza zasadę HALT. Nie bądź głodny, zły, samotny i zmęczony. Po drugie, izolacja jest również jednym z elementów nawrotu. Osoba, która jest w nawrocie, izoluje się od ludzi, nie spotyka się z nimi, wycofuje się z życia. Dlatego terapia nie działa, jeśli nie ma w niej, nie ma dookoła ciebie ludzi. Kolejna rzecz to jest przyjęcie roli, którą powinna odgrywać terapia w twoim życiu. Jeśli wszystko inne jest ważne, natomiast terapia na ostatnim miejscu, też to nie będzie działać. Terapia powinna być na pierwszym miejscu. Przynajmniej w tym pierwszym okresie to powinieneś wykonać wszystko, co jest niezbędne, żeby uczestniczyć w terapii. A owce mówią, jeśli nie chce ci się na meeting iść, to biegnij. Kolejna zasada, która może mieć wpływ na twoją terapię, to jest to, czy akceptujesz swoje uzależnienie, czy też próbujesz z nim walczyć. Jeśli walczysz, to już z góry przegrałeś. Jeszcze kolejna rzecz to jest branie odpowiedzialności za to, co się dzieje. Osoba, która ma z tym problem, bardzo często mówi w taki sposób jak część naszych polityków. Jeśli coś się wydarzyło złego,
no to została podjęta decyzja, miał miejsce taki fakt. Jeśli jest coś pozytywnego i chce się przedstawić, taki polityk w pozytywnym świetle powie, zrobiłem, postarałem się i tak dalej. Posłuchaj innych alkoholików. Czy oni mówią, mam problem alkoholowy, czy jestem uzależniony? Czy mówią na przykład, Michał alkoholik, czy Michał, jestem alkoholikiem? Czy mówią, poszło się jakoś do sklepu, towarzystwo piło, czy mówił inaczej, poszedłem do sklepu, piłem razem w towarzystwie. Czyli odpowiedzialność można zobaczyć też w słowach. Jeśli używasz słów ja i w takiej formie, to jesteś bardziej odpowiedzialny niż bezosobowo. Poszło, zrobiło, przyszło towarzystwo, wszyscy razem, zawsze. To jest taki najbardziej widoczny objaw tego, że bierzesz odpowiedzialność za swoją terapię albo tej odpowiedzialności w ogóle nie zauważasz i nie bierzesz. Kolejna rzecz to są różnego typu mity, które funkcjonują, jeżeli chodzi o terapię. Tak samo jak mówimy, że są czary alkoholika, że alkohol czaruje, opowiada bzdury. Wiele rzeczy mamy właściwie u siebie w głowie. Mamy swoje przekonania, myśli. I czasami one mogą być ogromną przeszkodą w zdrowieniu, w terapii. O co chodzi? Są takie powiedzenia. Na przykład wystarczy przestać pić. No gdyby to było tak proste, to terapia byłaby niepotrzebna. Abstynencja to jest to, że przestajesz pić. Terapia to jest to, że trzeźwiejesz. Gdyby, tak jak powiedziałem, było to takie proste, to właściwie nie byłoby problemu uzależnienia od alkoholu. A więc nie wystarczy przestać pić. Trzeba jeszcze się zmienić i pracować nad sobą. Znalazłem gdzieś w internecie takie świetne porównanie, że praca terapeuty to właściwie jest nauka zawodu sapera. Nie będzie ci łatwiej, ale chodzi o to, żebyś nauczył się rozpoznawać miny, które wokół mogą być, na przykład wyzwalacze, i nauczył się je rozbrajać, czyli postępować z głodem alkoholu, który nie zniknie, bo jest wpisany w tą chorobę. Kolejny mit mówi, że właściwie wszystko się odbywa bez wysiłku. Nieprawda. Kiedy podejmujesz terapię, będziesz bardziej świadomy. A więc nie znaczy to, że będziesz miał mniej problemów, tak jak mówiłem o saperze. Nie znaczy, że miny nagle wokół ciebie nie będzie, ale znaczy to, że będziesz je zauważał, dostrzegał i będziesz musiał brać odpowiedzialność za to, żeby te miny rozbrajać. Oczywiście, o ile chcesz trzeźwieć, bo to nie zawsze jest takie pewne i jasne. Kolejny mit, kolejne przekonanie, które przeszkadza w terapii, to jest zrób coś ze mną. Idziesz do terapeuty i to on ma być odpowiedzialny za to, że trzeźwiejesz, że nie pijesz, że jest lepiej. Nie bierzesz na siebie odpowiedzialności, a to przecież tak nie działa. Kolejna rzecz jest związana z chorobą alkoholową, z alkoholizmem. Nie jest tak, jak sobie niektórzy mówią, że po leczeniu nie będzie chciało się pić. Nie, będzie chciało się pić. Będą sytuacje napięcia, stresu, które przełożą się na głód alkoholowy. To jest wpisane w chorobę. I znowu wraca saper. Naucz się dostrzegać te miny i rozładowywać. Ponieważ głód jest jak fala, przemija. Trzeba go przeczekać, ale nie przeczekać biernie, ale aktywnie, robiąc coś. Kolejne przekonanie fałszywe to jest to, że po terapii wszystko się ułoży, wszystko będzie lepiej. To też nieprawda. To jest element myślenia magicznego, życzeniowego. Znowu saper, nie będzie lepiej. Ale będziesz miał narzędzia, żeby korzystać z nich i żeby sobie radzić z tymi minami, które zauważysz. Kolejny mit, błędne przekonanie to jest to, że
poradzę sobie dalej sam, a jak zauważę, że coś będzie nie tak, to przyjdę po prostu po pomoc. To też nie jest prawda. Tak jak mówiłem, program HALT, nie bądź samotny, zły, zmęczony i głodny oraz objawy ostrzegawcze nawrotu są związane również z ludźmi. Unikaniem ludzi, izolacją, byciem samemu. Więc nie jest to prawda, że ludzie ci nie są potrzebni. Ale też jeśli działają mechanizmy iluzji zaprzeczania, nałogowego regulowania uczuć, to nieprawdą jest to, że zauważysz, że coś z tobą dzieje. Czasami osoby, które są obok ciebie, widzą więcej i widzą lepiej. Weź to pod uwagę. Skuteczne leczenie to też zbudowanie sobie konstruktywnego wsparcia. Nie wytrzeźwiejesz sam, potrzebujesz do tego ludzi, o czym już mówiłem. Jak możesz sobie zbudować takie wsparcie? Przyjrzyj się osobom, które znasz. Kto był zawsze chętny do pomocy? Kto deklarował tobie pomoc? Kto był w stanie jej udzielić rzeczywiście? A kto w ogóle nie interesował się twoim losem? Popatrz na to, jaki to był rodzaj pomocy. Pomyśl o osobach, od których możesz uzyskać wsparcie moralne, emocjonalne. Kto może tobie pomóc materialnie, finansowo, a kto może ciebie po prostu w czymś odciążyć, czyli przejąć część twoich obowiązków. To też wymaga od ciebie wysiłku i odpowiedzialności, bo jesteś odpowiedzialny za to, żeby stworzyć sobie warunki do trzeźwienia. Jeśli zdarza się coś albo ktoś przeszkadza w twojej terapii, musisz podjąć decyzję, nawet jeśli będzie to decyzja trudna. Bo przecież terapia, leczenie, trzeźwienie jest i powinno być dla ciebie najważniejsze. Tak jak powiedziałem, trzeba liczyć się czasami z konsekwencjami. Jedne konsekwencje to są związane z ludźmi, z którymi piłeś. Od tych ludzi trzeba się odciąć. Drugi rodzaj konsekwencji to są wyzwalacze, czyli miejsca, których piłeś. Trzeba tych miejsc unikać. Zdecydowanie się od nich odciąć. Nawet jeśli widzisz jakąś szansę, że przecież to nie jest takie ważne, to pomyśl o układzie hamulcowym w samochodzie. Jeśli przewód hamulcowy jest pęknięty, czy wymieniasz go, czy też mówisz, przecież on czasami działa, czasami jest wszystko w porządku. Gdzie jest twoje bezpieczeństwo? A przecież doskonale wiesz, że alkoholizm to choroba śmiertelna. Więc jeśli hamulce tobie puszczają, nie możesz z takimi hamulcami jeździć. Bo to się skończy śmiercią, wypadkiem. Możesz skrzywdzić i siebie, i innych. Nie mówię już tutaj o krzywdzie materialnej, zniszczeniu samochodu. Dlatego podejmij decyzję, w jaki sposób zbudujesz sobie wsparcie wśród ludzi. A z jakich ludzi, z jakich rzeczy, miejsc po prostu musisz zrezygnować. Terapia to znaczy odpowiedzialność i tego nie możesz zmienić.